Cześć, tutaj Radek z blogu operatorzy cnc.pl, a dzisiaj Wam zademonstruję pierwsze uruchomienie programu symulatora Heidenheim 530. Pokażę Wam, jak zmienić język na język polski oraz jak stworzyć pierwszy program. Przechodzimy sobie tutaj w ustawienia. Co jest tutaj istotne, żeby sobie ustawić rozdzielczość, która nam będzie pasować? Ja sobie ustawiam 1024x768 w oknie. Tu pozostawiamy i tutaj zmieniamy wirtualne klawisze, wirtualną klawiaturę, tak aby nam się odpalała podczas startu. Oraz ja sobie zmieniam na klawiaturę poziomą, gdyż mi bardziej odpowiada niż ta pionowa. Standardowa jest pionowa, ja sobie zmieniam na poziomą. OK. Możemy zrestartować symulator. OK, klawiatura już jest pozioma. Wyskakuje nam komunikat, że to jest wersja demonstracyjna symulatora, że nie możemy przekroczyć 100 linii i tak dalej, i tak dalej. Na razie nam nie będzie potrzebne, żeby aż tyle pisać. Żeby włączyć symulator, musimy wcisnąć klawisz CE. Symulator się załadował, aczkolwiek z komunikatem na czerwono, czyli błędem. I żeby go zresetować, musimy wcisnąć klawisz CE. Tak jak wcześniej tutaj mieliśmy taki duży klawisz CE, to już tutaj nam się nie będzie pojawiał. Tylko będziemy mieli go na fizycznej klawiaturze. Tutaj CE, OK, komunikat znika. W porządku. Pierwsze co, to sobie ustawimy język polski. Przejdźmy tutaj w programowanie. Mod. Tutaj wpisujemy hasło 123. Przechodzimy sobie przyciskiem Go To do parametru 7230 i wpisujemy tutaj numer 11. Jest to standardowy numer dla języka polskiego. End. Jak widzimy, praca ręczna, wszystko jest OK. Mógłbym teraz przejść do tłumaczenia oznaczenia na klawiaturze, co to wszystko znaczy, że to jest praca ręczna, że to jest kółko i tak dalej, programowanie, symulacja. Mógłbym to wszystko teraz tłumaczyć, ale nie ma sensu. Ja to po prostu wytłumaczę wszystko na blogu, wszystko opiszę ładnie. Będziecie mieli taką ściągę, jeżeli czegoś nie będziecie rozumieli. I po prostu sobie przejdźmy do napisania pierwszego programu. Wchodzimy tutaj w programowanie. Manager programów. Wyskakuje nam okienko. Tak jak w Windowsie. I chcemy sobie stworzyć nowy folder. Chcemy w tym folderze demo stworzyć nowy folder. Wchodzimy tutaj, klikamy na demo, klikamy tutaj nowy folder. Nazwijmy go kurs. OK, zatwierdzamy enterem. I teraz przechodzimy stąd do środka. Czyli tutaj jesteśmy jeszcze na zewnątrz tego folderu, a tutaj już jesteśmy w środku. I tutaj możemy już tworzyć pliki. Tutaj ich nie można tworzyć, tutaj można stworzyć nowy folder w tym folderze. A tutaj możemy sobie przejść i stworzyć nowy plik. Stwórzmy sobie teraz pierwszy program. Klikamy nowy plik. Dodajemy nazwę program 1. I tutaj musimy, co jest ważne, musimy dopisać rozszerzenie.h. Jest tych rozszerzeń więcej, ale o tym powiemy sobie później. Na razie zostańmy przy tym. Musimy nadać rozszerzenie.h. Bez tego stworzy nam się pusty program, w którym nie będziemy mogli nic zrobić, którego maszyna nie za bardzo rozumie. Wciskamy OK. Tutaj wybieramy sobie system albo metryczny, albo imperialny. My będziemy używać milimetrów. I nam się pojawia pierwsza część programu. Block form to jest przygotówka, która będzie nam potrzebna do symulacji. Nie musimy jej teoretycznie tworzyć, ale bez niej po prostu nie będziemy mogli zobaczyć sobie wirtualnego przebiegu programu. Więc jak najbardziej zachęcam, poświęćmy te 30 sekund. Nie ma najmniejszego problemu. Zróbmy sobie taki przykład. Na podstawie rysunku, tutaj nie naznaczyłem tutaj żadnych wymiarów, ale zapewniam Was, że to jest 250 na długości i 200 na szerokości. I powiedzmy, że będzie gruba 25 mm. I ustalimy sobie punkt zerowy, tak jak tutaj jest narysowany, x, y, na środku i na górze płyty. I żeby teraz nadać tutaj przygotówkę względem tego środka, musimy tutaj wpisać sobie, że mamy długość 250, więc tutaj musimy wpisać sobie minus 125, tutaj minus 100
i w zecie minus 25, bo taka będzie grubość płyty. W drugiej części wpisujemy znowu 125, 100 i tutaj wpisujemy 0. I dlaczego tak się dzieje? Bo w Heidenheimie przygotówka jest tworzona od tego lewego, dolnego, skrajnego punktu względem środka, czyli znaczy względem naszego punktu zerowego jest tworzony ten pierwszy punkt w dolnym lewym rogu. Ten drugi punkt jest tworzony w górnym prawym rogu. Dlatego mamy tutaj 0, a nie mamy na przykład 12,5, bo wtedy to było gdzieś w połowie płyty. Tylko mamy tutaj na początku minus 25, czyli ten dolny narożnik lewy. I tutaj mamy górną część, czyli powierzchnię 0. OK, przygotówkę mamy za sobą. Teraz możemy przejść do wywołania narzędzia. Wywołujemy narzędzie tutaj tym przyciskiem Tool Call i wybieramy sobie z tabeli narzędzie, które tutaj chcemy. Wybierzemy sobie tutaj Fresno, może być to, powiedzmy, że to jest wiertło o średnicy 10. Tutaj mamy promień R5, mnożymy razy 2, mamy średnicę 10. Zatwierdzamy Enterem, pracujemy w osi Z, więc wybieramy Z. Wciskam Enter, wpisujemy obroty, przesuwamy się strzałeczkami w lewo, w prawo, czy tutaj na klawiaturze. Nie ma to znaczenia. OK, skoro mamy wywołane narzędzie, możemy teraz sobie przejść do pierwszego przejazdu. Jaki zwykły, prosty przejazd możemy wywołać tutaj tą funkcją. Wpisujemy sobie współrzędne, na jaką ma przejechać nam narzędzie. Wpisujemy sobie X0, Y0, Z. Pozostawimy sobie na razie bez tego, niech sobie w powietrzu przejeżdża i przejedziemy sobie bez korekcji narzędzia, bo tutaj mamy korekcję lewą, prawą. My przejedziemy sobie po prostu środkiem narzędzia, chcemy wiercić, przejeżdżamy sobie środkiem. Sposobem maksymalnym i możemy już włączyć obroty oraz chłodziwo. M3 to jest włączenie obrotów, M8 to jest włączenie chłodziwa. Teraz sobie możemy, skoro narzędzie sobie przejechało w powietrzu już nad materiał, na środek materiału, teraz możemy sobie wpisać, żeby przejechało 50 mm nad niego, bo na razie jest w powietrzu. Przejedźmy sobie nad sam materiał, 50 mm załóżmy. No i wpisujemy sobie, tutaj wybieramy Z50, przechodzimy teraz Enterem przez wszystkie te funkcje, nie musimy tego klikać, możemy wcisnąć Enter, znowu Enter i tak zostawiamy. Wciskamy End. Teraz możemy sobie zdefiniować cykl. Mamy tutaj ten przejazd, włączone obroty i chłodziwo. Teraz możemy sobie zdefiniować cykl. Będziemy wiercić, więc sobie zdefiniujmy cykl tutaj na wiercenie. Najbardziej podstawowy cykl, tutaj ten pierwszy. Mamy bezpieczną wysokość. Te wszystkie oznaczenia, które tutaj są, to ja może wyjaśnię później, na razie te główne. Czyli tak, bezpieczna wysokość 2 mm, czyli na jaką wysokość ma nam podjechać narzędzie do materiału z sposobem szybkim. Czyli jeżeli na przykład pojedzie nam sposobem szybkim na 50 mm, to wywołując ten cykl, ono nam również szybkim sposobem dojedzie do 2 mm. Jeżeli byśmy wpisali tutaj 10, no to dojedzie do 10 mm i wtedy ruchem roboczym już będzie szło do zadanej głębokości. Ale my sobie zróbmy tutaj, ustawmy 1 mm. Głębokość może być 30, mamy płytę grubą 25, my sobie wpiszemy 30, żeby nie było problemu z przebiciem, żeby nie zostawał żaden narost na dole, bo tak to nam będzie wiercić do samego końca wiertła, czyli automatycznie nam zostanie tutaj taki stożek, a my tego nie chcemy, więc sobie przywiercimy o te 5 mm głębiej. Posuw pozostawimy, głębokość dosuwu też pozostawimy. Współrzędne powierzchniowe, czyli na jakiej płaszczyźnie ma nam wiercić. Jeżeli mamy ustawione, że chcemy pracować na samej górze, tak jak mamy ustawioną bazę, zostawiamy tak jak jest. Druga bezpieczna wysokość, czyli przejazd nad kolejnym wierceniem, czyli jeżeli pierwsze wiercenie wykonuje na pierwsze wiercenie już nam wykona, wtedy wyjedzie na bezpieczną drugą bezpieczną odległość do następnego otworu czy po skończeniu programu. Czyli przejedzie 50, przejazd, znowu wiercenie,
wyjazd na 50 i tak dalej, i tak dalej. To sobie zostawimy. I teraz możemy wywołać cykl. Cykl możemy wywołać na kilka sposobów. My sobie użyjemy takiego najbardziej podstawowego, czyli tutaj jest definicja cyklu, to jest wywołanie cyklu. I wywołujemy tutaj tym przyciskiem softkey. Nie dopisujemy tutaj nic i zakończamy endem. Wciskamy go to, 0, enter, reset start. Mamy tutaj wywołany cykl. No dobra, mamy pierwszy otwór zrobiony, ale może zróbmy troszeczkę inaczej. Może nie róbmy tego otworu na samym środku naszej płyty, tylko zróbmy sobie cztery wiercenia według rysunku. Tutaj mam taki przykładowy rysunek. Współrzędne są mierzone od środka. Mamy tutaj pierwszy otwór pod numerem 1, 2, 3 i 4. I tutaj mamy w tabeli otworów mamy numer 1 pod jakąś współrzędną, czyli x minus 100, y plus 75 i tak dalej, i tak dalej. Więc sobie wpiszmy x minus 100. Możemy tutaj wcisnąć minusem na tej wirtualnej klawiaturze albo na takiej fizycznej, którą mamy przed sobą, koło numlocka. 75. Ok, mamy pierwszy otwór. Możemy sobie sprawdzić, czy rzeczywiście nam przejechało. Rzeczywiście mamy tutaj ten przejazd na pierwszy otwór. Teraz sobie zdefiniujmy przejazd na drugi otwór. Czyli wybieramy znowu przejazd tym wektorem. Przejeżdżamy sobie na 100. Y75. Bez korekcji narzędzia. Posuw maksymalny. I tak zostawimy. Wywołanie cyklu. Ok, teraz mamy już dwa otwory. Zróbmy sobie teraz kolejne dwa, tylko troszeczkę inaczej. Przejedziemy sobie, nie będziemy wpisywać, że ten otwór jest w x, tak jak tutaj mam na rysunku, że to jest x100. Nie będziemy tego pisać, już nie musimy, bo już maszyna automatycznie i tak jest na tej pozycji. Nie trzeba jakby znowu jej przemieszczać, nie trzeba nic zmieniać. Jeżeli przejeżdżamy na tą samą współrzędną, wystarczy, że podamy jej drugą. Czyli w tym przypadku będzie nasze y75 w minusie. I teraz przejeżdżamy sobie znowu enter, enter, enter. Czyli mamy znowu bez korekcji, posuw maksymalny. I tutaj jeszcze możemy wpisać funkcję M99. A ona oznacza tyle mniej więcej co wywołanie cyklu. Tylko, że nie musimy używać kolejnej linii. Tutaj ta funkcja zawsze się odnosi, jeżeli mam jakąś współrzędną, ta funkcja zawsze się odnosi do wywołania cyklu, który już został zdefiniowany, czyli ten poprzedni, który tutaj mamy. I teraz sobie możemy przejechać już na ostatnią naszą współrzędną, czyli x minus 100. Tak jak poprzednio, M99. I mamy wszystkie cztery otwory, sprawdźmy sobie. Go to 0, enter i mamy wszystkie cztery otwory. Na zakończenie jeszcze możemy sobie podać tutaj wyjazd z materiału, który i tak jest automatyczny przez tą drugą bezpieczną wysokość. Ale tak na wszelki wypadek jeszcze wyjedziemy sobie na Z, powiedzmy na Z200 i wyłączymy obroty, chłodziwo i ewentualne powietrze, jeżeli byśmy mieli włączone w jakimś innym programie. Czyli przejeżdżamy tutaj, wybieramy sobie Z, wybieramy sobie na przykład 250. Bez korekcji narzędzia, przejazd szybki. M2 lub M30, nie ma to znaczenia, to są te same funkcje. I M25, to jest wyłączenie powietrza. I to w sumie by było na tyle, jeśli chodzi o program. Możemy teraz sobie sprawdzić symulację. Symulację mamy tutaj, pod tym przyciskiem. Mamy już czytany program. Przechodzimy sobie na symulację 3D. Możemy sobie tutaj oczywiście dowolnie obracać tą płytą. Możemy wybrać też inny widok, ale na razie będzie nas interesował ten trójwymiarowy. I przejdziemy sobie jeszcze tak, aby ustawić widok narzędzia oraz szybkość obróbki. Bo jeżeli teraz wpiszemy sobie go to 0, zrobimy reset start, to automatycznie nam się pojawią te otwory. Nie widać narzędzia, nie jest to zrobione jak najszybciej to możliwe przez maszynę. Ale niewiele nam to daje teoretycznie.
I więc sobie przejdźmy tutaj tymi przyciskami. Ustawimy sobie ponownie kształt, żeby usunąć te otwory, które już tutaj się pojawiły. Wyświetlamy narzędzie. Przejeżdżamy tutaj na ten potencjometr. I wybieramy sobie skalę 1 do 1, czyli będzie obróbka trwała w czasie 1 do 1, tak jakby to szło rzeczywiście na maszynie. Wszystkie posuwy są odzerowane. OK. Wybieramy sobie Go to 0. Start. I widzimy, jak narzędzie przejeżdża. Jeżeli się świeci na czerwono, to znaczy, że jest w materiale. To znaczy, że pracuje, jest w sposób roboczy. A jeżeli jest w kolorze zielonym, to znaczy, że to jest albo posuw szybki i wyjazd poza materiał, albo po prostu, że narzędzie w tym momencie nie pracuje. Mamy kolejny przejazd nad materiałem, na tą bezpieczną wysokość 50. I znowu. Narzędzie pracuje, wyjeżdża i tak dalej, i tak dalej. Przyspieszmy sobie troszeczkę. OK, jak widzimy, teraz mamy ten przejazd na bezpieczną wysokość 50 i z powrotem dojeżdża sobie 2 mm nad materiał. I z powrotem dojeżdża. Możemy sobie zmienić podgląd. Tutaj mamy nasze narzędzie. Aby być na bieżąco z moimi materiałami, śledź mojego bloga operatorzycnc.pl, kanały na YouTubie oraz grupę na Facebooku, gdzie będę was na bieżąco informował. Tyle ode mnie. Cześć.